Która para największy postęp od 7 odcinków zrobiła? Dzisiaj jestem zachwycony Majką i Michałem. Rozmawiamy o postępie. Bo dzisiaj zobaczyłem tak wiele poprawionych jakości. Widziałem, jak Michał się dogrywa z Majką. Ile razy były obroty i widziałem, że Michał Majkę przetrzymał. A dzisiaj nie musiał jej trzymać. Po obrocie zatrzymania był piękny zjazd, bez zachwiań. Były dwa różne tańce i to, jak ona wysubtelniała, jak odpuściła, też miała taki moment takiego stresu, takiego na granicy, ale też ta wysiłkowość, pewnie zmęczenie, kontuzje, tam doprowadziło Majkę do jakiegoś takiego, był taki moment graniczny i krytyczny, tak, jakby, że możemy się rozsypać, a ona po tym przebudowaniu nie rozsypała się, tylko się zaczęła formować. No i też druga jeszcze oprócz Majki to Julia, bo zrobili na sam koniec piękny prezent, wspaniale zatańczyli ten ostatni 12 kawałek, tak. To był walc, więc walc, tak, walc, rama była, bo było stresu Julii, że czy ta rama wyjdzie. Ojejku, my tak mówiliśmy, ja nawet sobie myślałem, może ich tak jakoś złapać, bo oni pracują, żeby sobie gdzieś usmysłowić, żeby tej ramy nie zgubić, ale widocznie nam wszyscy wzięli ją w obroty i było na nagraniu też widać, że tam jakieś krzesła nosiła i wszystko. No i news tam razy kilka, nie, to jest co innego. W tym odcinku pojawiło się wiele czterdziestek. Rzadko się zdarza, żeby chyba 5 czy 4 czterdziestki pojawiły się w jednym odcinku. Nie wiem, czy 5, ale zaraz. To nie jest tak, że my sobie tak tymi czterdziestkami i dziesiątkami tak na lewo i prawo, bo wcale ich tak dużo nie mamy. Żeby nie mówili, że jest taka rozrzutność i w ogóle taki dobrobyt. O nie, my patrzymy, ile tam się zgadza. Poważnie mówiąc, może tak się wydaje, ale dzisiaj było 12 kawałków tanecznych, 12 choreografii, 6 par razy 2, więc nie było chyba 5, były 4, wydaje mi się. Ale już na tym poziomie 7 odcinka, tuż 2 odcinki przed ścisłym finałem, to znaczy, że jest dobry poziom. Jakie rady pan daje, żeby jeszcze podszlifowały gwiazdy, tancerze przed finałem swoje taneczne wyzwania? Julia na pewno powinna pamiętać to, co się dzisiaj stało, że złapała takiego pazura, bo ona się świetnie rusza, ale to Iwona nazwała, że brakowało jakby takiej jakości w wyrazie. I żeby złapać charakter, bo w każdym tańcu jest ukryty charakter i wiadomo, że jeden taniec na nas zrobi większe wrażenie, bo na przykład tango czy paso doble będzie bardziej takie dramatyczne, walka, więc my lubimy tam się, od razu miłość, krew i łzy i pot i wtedy widzimy. A taka zabawa rzecz niby nas bawi, ale tak nie do końca wzrusza, tak? Więc my też patrzymy, że ciężko jest w takim tańcu jakby tak nas mocno zachwycić. Także Julia powinna o tym pamiętać. Ja dzisiaj też powiedziałem do Filipa, żeby tak mocniej jeszcze legato poczuł i takie osadzenie w nogach, bo on jest w tych pięknych, w tych jakościach, w tych konstrukcjach, w tych ramach swoich, w tym standardzie. No i co? Maciek Zakościelny dzisiaj pokazał piękną wrażliwość. Nie wiem, powinien iść dalej tą drogą. Podkreślił pan, że w teatrze mógłby zastąpić, no... Bo zrobił to z piękną wrażliwością, a taniec współczesny ma to do tego, że powinna ta jakość taka głęboka wychodzić na pierwszy plan, a zasady są płynne, ponieważ możemy w tańcu współczesnym korzystać z pełni naszej świadomości, naszego ciała, czyli to mogą być techniki taneczne, oddechowe, to mogą być sztuki walki, to może być yoga, to może być tai chi i wszystkie mogą nam dać pewną świadomość i my się tym bawimy, żeby coś wyrazić. Więc on dzisiaj to w swojej wrażliwości też aktorskiej i ludzkiej i jako człowieka już żyjącego i działającego pokazał, że dużo na temat emocji wie.